Jestem właśnie na dworcu autobusowym, z którego o 3 odjeżdża mój autobus do Laos. Zostawiłem swój bagaż na tutaj na tym i pytałem się pani, czy mogę u niej zostawić. Powiedziała, że nie ma problemu, ale muszę zostawić jej paszport. No i nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, ale chyba tak. Mam jakieś 3,5 godziny do odjazdu mojego autobusu. Będę jechał 24 godziny. Naprawdę nieźle. Ale muszę komuś jechać, oddać mój motor. Nie mogę go ze sobą zabrać, niestety. Cena takiego biletu stąd do Vientiane to było 500 tysięcy dongów, czyli ile? 85 zł, jakoś tak. Cena w miarę dobra. I to mam łóżko normalne w autobusie. Znaczy tak, mam nadzieję, że będzie. Zobaczymy. Dobra, muszę teraz jechać, wykombinować, gdzie znaleźć kogoś, żeby mu dać ten motor. Okej, z racji tego, że jestem w takim pięknym miejscu, chciałbym was prosić o zadawanie pytań. Chcę nakręcić jutro lub pojutrze specjalny odcinek z Q&A ze specjalnego miejsca. Będzie to dla mnie coś niesamowitego, naprawdę. Mam nadzieję, że mnie będzie na to stać, bo planuję tam pojechać i nakręcić dla was odcinek. Nie będę mówił, o co chodzi, no ale to, pytajcie, będę odpowiadał na 10, wybiorę 10 pytań, odpowiem na 10 najbardziej normalnych, które będą najbardziej interesujące. Dlatego piszcie w komentarzach. Dzięki wielkie. No i koniec mojej przygody z tym motorem. Oddałem go tej pani. Była bardzo pomocna w różnych kwestiach. No i co? Bardzo się ucieszyła z tego. Nie wiem, czy ma pieniądze, czy nie ma. Nieważne. Teraz jeszcze pomaga mi wrócić, bo muszę jakoś się dostać na dworzec. Znaczy najpierw jadę jeszcze w jedno miejsce, tam gdzie mieszkałem, a później na dworzec. Patrzcie, jak się tu wymusza pierwszeństwo. Jedziemy sobie pod prąd. Na dwupasie, na trzypasie. I cyk, jedzie się dalej. Tutaj tak to działa. Lao. Rozwalili mnie teraz na deski. Okazało się, powiedzieli mi, że o 3 mam tu być, bo autokar odjeżdża i tak dalej. Fajnie, że coś rozumieli w ogóle. Przychodzę tutaj pod autokar, zostawiam swój bagaż i mówię, za ile ruszamy? Za 3,5 godziny. Ja mówię, jak za 3,5 godziny? Przecież miałem być na 3. No, ale ruszamy o 6.30. To po co ja tu miałem być na 3? Jak mogłem przyjechać o 6.15 albo o 6? Oh, Wietnam mnie zaskakuje cały czas. Już stąd wyjeżdżam, a dalej mnie zaskakują. Tak samo dzisiaj jechałem z kierowcą Ubera. Taki młody synek. Nie chcę nikomu ubliżać, ale na pewno nie miał żadnej szkoły zrobionej po tym, co zobaczyłem. Miałem zapłaty 22 tysiące dongów, czyli jakieś niecałe 4 złote. I dałem mu 102. I chłopak nie potrafił mi wydać reszty. Pokazał mi pieniądze, że on nie wie, ile ma mi wydać. I ja sobie zacząłem zabierać papierki i on nawet nie wiedział, czy dobrze wziąłem. Powiedział, dobra, okej, i pojechał. Przerażające to jest tak naprawdę. Teraz zaczynam rozumieć, jak niektórzy youtuberzy w swoich blogach mówią, żeby nie dawać tu dzieciom pieniędzy, które żebrają, bo ich rodzice wykorzystują te dzieci, żeby żebrały i nie wysyłają ich do szkoły, bo po co te dzieci mają iść do szkoły, jak zarobią pieniądze na ulicy i przynoszą do domu.
i coraz bardziej zaczynam to widzieć. I spotkałem się już z tym nieraz, nie mówiłem o tym, ale to jest trochę przerażające. Ale tak niestety to wygląda. Podejście do autobusu numer 2. Zobaczymy, czy teraz mnie już puszczą. W sumie jeszcze mam trochę czasu, ale już nie miałem co robić. No i zobaczymy. Patrzcie na ten autokar. Przecież to już jest kosmos. No oczywiście to nie jest mój, ale chciałem wam pokazać. A to jest mój autokar. Kierowca. Siema mordo. Pamiętaj, żeby do celu. Wsiadamy, buty trzeba ściągnąć. Jo. Okej. Ej, gdzie ona tam za mną idzie? Okej, thank you. Też jest kozak, nie ma co narzekać. Ten jest trochę ciaśniejszy niż ten, co jechałem wczoraj. A przynajmniej tak mi się wydaje. Że... takie azjatyckie te fotele trochę. Może nie być tak wygodnie, ale... ale i tak samo to, że jadę autokarem, który ma łóżka. W Europie nigdzie takiego nie widziałem. Jeśli ktoś z was widział, napiszcie mi w komentarzu. Ten, który oglądałem wcześniej, co wam chciałem pokazać, co stało obok nas. To już w ogóle taka petarda, że masakra, no. Wyobraźcie sobie, ile na przykład taka kuszetka w samolocie by kosztowała, jakby takie coś robili. Znaczy robią, ale jakie ceny. A tak to jest nas na razie tylko dwóch. Z Hanoi ruszamy w dwójkę, plus kierowca, plus jego żona, plus dziecko. No i co, no na razie bailando. Zobaczymy, jak będzie. 24 godziny, jakby nie ważyć, to jest naprawdę długo. Bardzo długo. Ale w takich warunkach. Zjebałem drogę, bo mogłem sobie kupić jakieś browary na drogę, wiadomo. Tylko opcja jest też taka, że bym z sikania na bagnie wyrobił. Ale by było ciężko. Ale lepiej by się spało. Bardzo azjatyckie te fotele. Ciężko jest się pomieścić. Na szczęście nikogo przede mną nie ma. To sobie mogę pozwolić na razie. Na lepszy wybiaz i luksus. Właśnie mamy przerwę na kolację. Zatrzymują się tu wszystkie autobusy chyba na trasie. Sorry, bo mi się wtrąciła. No, a Piotr Mózg jak zwykle wywalił wszystkie pieniądze, jakie miał. Nie ma przy sobie żadnych wietnamskich dongów i nie ma za co zjeść kolacji. Najlepiej, co? Ja no kupiłem sobie coś na drogę do jedzenia i starczy mi. Nie muszę jeść tak jak wszyscy. Mogę się popatrzeć. Jak zwykle. Ale już powinienem się do tego przyzwyczaić w sumie. Jest 6 rano. Dojechaliśmy na laotańską granicę. Także oficjalnie żegnam się z Wietnamem. Było super. Będę tęsknił na pewno i jeszcze tu na pewno wrócę. Zajebiście było. Ale się nie wyspałem. Ale wrócę z autokara i idę spać dalej. Jeszcze mamy przed sobą 16 godzin podróży. Patrzcie, jak wygląda tutaj. Tylko się idzie do takiej budki i się załatwia wszystko. Zaraz wam wytłumaczę więcej, jak to wyglądało. Właśnie dostałem przed chwilą ostrą zjebę, że kameruję. I dalej robię to stajaka, tylko w innym miejscu. To jest budka, przez którą się przechodzi i od 7 rano do 19 przepuszczają przez granicę. Jest dokładnie za 3:07, także jeszcze czekamy. No i oficjalnie jestem w Laosie. Zaczynam swoją nową przygodę. Spędzę tutaj 7 dni. Wiem, że to nie za wiele, ale postaram się zobaczyć jak najwięcej, nakręcić jak najwięcej. No i zobaczymy, jak będzie. Tak leje deszcz, że miazga. Właśnie wstałem, 11:30. Takie miałem spanie. W takich pozycjach, jak spałem na tym łóżku, to jest aż niemożliwe. Co wymyślałem, ale spoko, jestem bardzo wyspany. Co, na granicy byłem mniej więcej jak przebiegało. Tam, gdzie wam nagrywałem, to było dopiero przejście graniczne wietnamskie.
Później trzeba było przejść jeszcze na stronę laotańską. Tam trzeba było wypełnić wizę, oczywiście kartę wjazdu, no wszystko podać, ile się będzie i tak dalej. No i oczywiście zapłacić. $33 trzeba było zapłacić. Jedna dziewczyna nie wiedziała o tym i robiła tam cały czas wojnę, ona była przekonana, że ona ma za darmo tą wizę. No ale tak stwierdziłem, co ona się wykuci, no nie wykuci się, nie wpuszczą ją i koniec, no. No i ogólnie wszystko fajnie przebiega, no. Ogólnie na granicy powiem wam, że przez chwilę głupie myśli mi przez głowę przelatywały. Zostawiłem swoje rzeczy w plecaku. Tutaj wiadomo, że te kraje są też z przemytu znane. I no, zastanawiałem się wiele razy, czy to była dobra decyzja zostawić plecak. Ale no co, no trudno. Teraz właśnie mamy przerwę na obiad. Powiem wam, że tutaj Porci to nie żałują. Tyle dają jedzenia, że to ciężko przejeść. No i mam nadzieję, że będzie smaczne, także zabieram się. No i co, pogoda jest przepiękna w tym Laos. I na takie coś właśnie liczyłem. Dojechałem do Vientiane, znaczy prawie do Vientiane. Jestem przed Vientiane na dworcu autobusowym. Miazga. Same wsie. I teraz właśnie próbuję złapać busa do Vientiane, jakoś tak, żeby jechać dalej tam do takiego rozrywkowego miasta. I lipa. Dzisiaj już nie ma. No i teraz, nie wiem, organizuję kartę SIM i zobaczymy, co dalej. Witam was z Vientiane, z Laosu. Właśnie zaczynam od zwiedzania. Będę tu tylko jeden dzień, dlatego wieczór spędzę na zwiedzaniu, jakieś dobre jedzenie. No i jutro rano też wam coś pokażę, a później ruszam do kolejnego miasta. W tej świątyni jestem teraz, bo tu normalnie za mną swój domek mają mnisi młodzi. Mieszkają tutaj, ogarniają tu wszystko, modlą się. Fajne. Dzisiaj w ogóle widziałem całego busa mnichów. Wszyscy z telefonami. Cyk. Także to trochę już pewnie ucieka w inną stronę. Ale co, no. Normalna sprawa. Po sprawdzeniu co mogę tutaj robić w tym mieście wieczorem, pokazało mi, że mogę przyjechać sobie na targ, że są tu jakieś bary, ale ogólnie Vientiane to jest podobno najbardziej uśpiona stolica w całej Azji. Jest tu najspokojniej, niewiele się dzieje i jutro stąd spadam. Rano szybko pozwiedzam, co mam pozwiedzać, jakieś tam parę świątyń, coś wam nakręcę. Super park Buddy tu jest, także o tym będzie na pewno dość dużo, bardzo mi się podoba, widziałem to na internecie. I tak samo widziałem tu u Adama z raportu środka. Raport z państwa środka, dokładnie. Także polecam wam ten kanał. No i później spadam do Wang Vieng, jakoś tak się nazywa. Bo tam się zdecydowanie więcej dzieje. Jadę tam na cały weekend. Także coś zobaczycie. Ogólnie po tej podróży jestem przezajechany. Mimo tego, że spałem cały czas, praktycznie jestem dojechany na maksa. I przyjechałem zjeść coś dobrego. Witam, nazywam się Adam Machaj i od ponad 10 lat mieszkam w Chinach, obecnie w mieście Canton, prowincja Guangdong. Zawodowo zajmuję się obsługą polskiego biznesu, a szczególnie importu z Chin do Polski. Hobbystycznie prowadzę vloga Raport z Państwa Środka, na który wszystkich gorąco zapraszam. Aby unaocznić wam tematykę mojego vloga, w tle przedstawiam wybrane miniaturki reprezentujące moje filmy. Oprócz Chin interesuję się również innymi krajami regionu, szczególnie Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Kambodży. Jednym słowem, nic co chińskie nie jest mi obce, a o innych krajach Azji też wiem dosyć sporo. Zapraszam na mojego vloga Raport z Państwa Środka. Zaglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć! Kolejny dzień przede mną, dzisiaj piątek. Chcę wam tylko pokazać, jestem właśnie w Laos, a tuż za rzeką już jest Tajlandia. Rzeka ta dzieli po prostu Laos i Tajlandię.
Dzisiaj jestem tutaj tylko jeden dzień, bo w sumie o 13 już ruszam dalej do najbardziej rozrywkowego miasta w całym Laos, bo tutaj są nudy i to okropne. Szczerze mówiąc, Laos bardzo mi przypomina Tajlandię, ponieważ mówią tu po tajsku, jedzenie jest bardzo zbliżone do tajskiego, jeżdżą tu tuk-tuki, no i Tajlandia zaraz obok, no. Fajnie, fajnie się tutaj czuję bardzo. Pogoda świetna. Co tu dużo mówić. Jak widzę słoneczko, to mnie bardzo szczęśliwia. Jadę teraz do zajebistego parku, który zaraz zobaczycie. To oglądajcie dalej. Po drodze do Buddha Park natrafiłem na super świątynię. Ale czadowo, bo jeszcze słońce to tak fajnie oświetla. Miazga. Przyjechałem właśnie teraz do buddyjskiej świątyni Pat Tat Lao, czy jakoś tak się wymawia, nie wiem dokładnie. Zaraz wam pokażę co i jak. Zobaczcie co tu sprzedają. Ptaki, że można sobie je wypuścić dla szczęścia czy modlitwy. Wejście, do którego właśnie teraz jestem, kosztuje 10 tysięcy kipów, jakoś tak. Jest to 4,40 do Buddha Park, który zobaczycie dopiero za chwilę, 15, czyli 6,60. Tanioszka. Tutaj możecie zobaczyć Laotańczyków, jak się modlą do Buddy w tej przepięknej świątyni. Widziałem już wiele ładnych świątyń w swoim życiu buddyjskich. No i ta też robi wrażenie, naprawdę. Jest tu jeszcze całkiem pokaźna świątynia buddyjska, kolejna, ale świątynię to będę pokazywał chyba wam później, w innych odcinkach. Oto moja kozacka różowa strzała, którą pani mi dała wczoraj, znaczy dała, wynajęła. Nie wiem dlaczego różową, ale jest okej. Okay. Przyjechałem właśnie do Patuk Sai Park. Widzicie młodych mnichów, jak walą sobie foteczki. Ten pomnik za mną jest cały zrobiony z porcelany. I jest dokładnie, słonie są zrobione z talerzy i z kieliszków na jajka. Są tam też kubki, no i talerze. Ciekawa sprawa. Dobra. Pokażę wam to dokładnie z bliska. Bo to jest ciekawe. Widzicie? Tu są talerze, tu są na jajka, albo kieliszki, nie wiem. Tam są jakieś łyżki, talerz, kubki, talerze. Ale sobie wymyślili. To jest miejsce, dla którego tu głównie przyjechałem. Tylko nie wiem, czemu ta fontanna nie działa. Miała działać, miało to wyglądać pięknie na tle tego budynku. O, tam można wejść na górę nawet. Dobra, to lecę. W sumie nie mam dużo czasu, bo mi się kończy, bo mam być za 40 minut w hotelu. Ale idę. Jednak nie wbijam na górę. Przemyślałem to, zajęłoby mi to za dużo czasu. No i w ogóle trzeba płacić za wejście. A co tam z góry tak naprawdę może być widać? Nie ma tu w sumie nic takiego bardzo atrakcyjnego, co bym mógł chcieć zobaczyć. Chcę wam pokazać całe to. Ale z tej strony wygląda trochę gorzej, a z drugiej znowu światło jest źle ustawione. Znaczy światło, no słońce jest ze złej strony. I aparat i telefon, i kamera w telefonie całkowicie mi ściemnia obraz. I to jest duży problem. Chcę sobie zrobić ładne zdjęcie i nie mogę. O, stąd już widać troszkę lepiej. Ja tu w ogóle miałem być wieczorem i ja nie wiem dlaczego tu wieczorem nie przyjechałem. Joter. Tak w ogóle to się trochę wyluzowałem. Przez ostatnie parę dni w Wietnamie odzwyczaiłem się od takiego gorąca i takiego słońca. I dzisiaj elegancko, koszulka na ramionczkach, jakby nigdy nic. Smarowałem się, to podkreślam. Ale już mnie tak wszystko pali. Będę zjarany na bank. Ale trudno. Zbladłem trochę w tym Wietnamie, także trochę opalenie z nimi się przyda. Muszę przyznać, że jest to jeden z najładniejszych parków Buddy, jakie widziałem. Jest tu ponad 200 różnych posągów i naprawdę robią na mnie duże wrażenie. Jeżeli będziecie w Laos kiedyś, odwiedzicie Vientiane, czyli stolicę. Czekajcie, wysokie bardzo. Zdecydowanie musicie tutaj przyjechać. Ja spędzę tutaj około
godziny czasu, bo dłużej nie mogę, ponieważ jak wyjeżdżałem ze swojego hostelu, to pani się już pytała, o której wrócę, bo do 12 jest check-out. Ja wiem, że spoko, że nie dygała, bo będę i tak przed 12, ponieważ o 13 mam autobus do Van Wien. No i muszę jeszcze coś zjeść, bo trasa będzie trwała 3 godziny. Dobra, pokażę wam coś więcej. Zaraz. Cały czas podążała za mną wycieczka jedna, Chińczyków, wiadomo, przejebane. I druga wycieczka dzieciaków z Tajlandii. Nie z Tajlandii, z Laosu. I cały czas przed nimi muszę jakoś... muszę ich unikać, a nie uciekać przed nimi, źle bym powiedział. Muszę ich unikać, no bo mi po prostu przeszkadzają. Nie mogę w sobie robić fajnych ujęć. Fajne to wszystko jest. No, chcę wejść do jednego fajnego miejsca, ale musiałbym wejść na trawnik i nie wiem czy wolno. Dobra, idę. Dobra, wbijam do środka. Nie! Gdzieś tu się idzie. Ta strona. Nie wiem, w którą stronę się idzie, ale idę. Dobra, kończę tego vloga, ponieważ wracam teraz do hotelu, szybki obiad i ruszam do Van Wien. Weekend, mam nadzieję, że będzie udany, ponieważ musi. mam zamiar się dobrze pobawić w Laos. Wiem, że to państwo akurat jest najspokojniejsze z tych wszystkich, które odwiedzę. Prawdopodobnie, tak czytałem na internecie. Ale myślę, że będzie ok. Jeśli znajdę jakąś fajną dyskotekę, jakiś fajny bar, będzie na pewno ok. Dobra, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Jona.